Okej, okay, dobra, dobra. Parodia z dupy dramy Gargamela i Wardęgi. To jest to, co było a propos tego dziwnego parkowania? Co Wardęga zbejcił ochroniarzy i tak dalej, a Gargamel na niego najechał ostro, bo pokazał, jak Wardęga kłamał, że niby ten znak widać i tak dalej. Coś takiego? No, kurwa, Fifi, serio. Klocucha obyś, klocucha obyś. Pojebało się do reszty. Co mam ci powiedzieć? Haha, klocuch. Ale kurwa, zabawne. Chcesz to oglądać, dude? Mnie to nie bawi. Nic innego nie powiem. To jest dowcip wszystko. Pamiętaj, wszystko co mówię należy traktować jako dowcip. Dobra, to musiał tak zobaczyć. Parodia Gamel V. Wardega napisałem. Hasztagi. Jest to, o. To jest to? Gargamel kontrast. To nie to? Shit, to chyba nie to. A może to? To to? Nie, Little Monster nie oglądałem dawno już niczego. Z Gulbrodę. Pojebało cię, stary? Wiesz, że to się zapuszcza? To, okej. Okay. Siemano! Jestem Gargamel i jestem w Actually, znaleźli niezłego aktora. Bo wygląda naprawdę jak Gargamel. wrogiem numer jeden wśród smerfów. Przepraszam. Zostaliście zmanipulowani, zostaliście oszukani. Ja chyba nie wiem, jak wyglądała koniec tej afery. Przez smerfa ważniaka! Oglądam sobie tego twojego vloga i myślę, no! Gargamel w końcu się przyznał do błędu! Brawo! Brawo! A, czyli końcówka była taka, że Gargamel się przyznał do błędu, rozumiem? A tu co? Chujowsto! A, czyli jednak nie, okej. Nienawidzę, jak ktoś silniejszy znęca się nad słabszym. Tak jak ten smurf osiłek. I mam nadzieję, że ten głupi chuj umrze na smurfowego AIDS-a i odpadnie mu kutas w bólach. I zrobi to kurwa w śmierdzącym łóżku. Chuj mu w dupę. A teraz pomyśl sobie, jak czuły się inne smurfy, którym chciałeś zniszczyć wizerunek i chciałeś je zjeść, no nie wiadomo po chuj. Po chuj ty je właściwie chciałeś zjeść? Mam. Nie, to chyba nie ma sensu, żebym oglądał, bo nie do końca rozumiem niestety, guys. Jak mieć dłuższą brodę niż 5 centymetrów? Musisz poczekać. To trwa po prostu, stary. Wrażenie, że ten smerf ważniak pragnie coś zatuszować i nie mówi wam całej prawdy. Kłamczuszek! Miałem nie odpowiadać, ale ty przeszedłeś sam siebie, podając taki stek bzdur, kłamstw i pomówień! Ale wróćmy do tego kutasa smerfa ważniaka. Mam wrażenie, że ten chuj pedał chciał zatuszować znaki. Proszę bardzo. A, rozumiem, chciał zatuszować znaki, tu pokazuję wam znaki, to pamiętam, to pamiętam. I get the joke, haha! I understood that reference. Jeden z nich zakaz wjazdu rozpierdzielił na części pierwsze. I co? I głupki kierowca nie będzie wiedział, że tu można wjechać? A właśnie, że będzie wiedział, że tu można wjechać? Będzie, ponieważ jeszcze zostało trochę tego znaku. Następny znak to jest strzałka. Chyba bardziej jednak Gargamela nie lubią, mam wrażenie. I zasypał jej śnieg. Ten palant nawet nie wie, że nie będzie padało, bo teraz są roztopy. Mniejsza o to. On myśli, że wszyscy są tacy głupi i nie wiedzą, że ten pierdolony patyk wskazuje północ, bo północ kurwa jest tam, a nie tam. On chciał wszystkich chciał wpuścić w maliny, chociaż malin w zimę kurwa nie ma. Ale tam jest północ. Kurwa, nie wiem, gdzie jest północ. W każdym bądź razie normalny kierowca to będzie wiedział, gdzie jest północ. Mówisz, że to ja manipuluję smurfami, a to ty nimi manipulujesz. Przecież jak ja mógłbym te znaki zafałszować? Jak mógłbym z tymi znakami manipulować je nimi? Jak ja jestem taki mały, ja nawet bym nie dosięgnął! Good joke. Actually, good joke. Okay. Do tego pierdolonego zakazu wjazdu, rozumiesz? Przypierdalasz się do mnie, że za mną stoi napój, który reklamuję. A ja go kurwa nie reklamuję, ja go kurwa po prostu piję! Mhm.
Myślałem, że będzie wybielacz. Pamiętajcie, dzieci, nie pijcie wybielacza. I to nie jest dowcip. I co, Gargamel? Nie jest już tak kolorowo, jak rzucasz kogoś piłeczką, a ten ktoś potrafi tę piłeczkę odbić? Nie mam willi z magazynem, żeby go trzymać. Powiem ci jedno, zaorałeś się tym filmikiem. Jesteś zaorany. Jesteś przeorem zaoranym. Jak cię kurwa spotkam, to ci połamię te smerfne szkity i na... Dobra, smerfne hity, smerfne szkity. Nice one. Nasram na tą niebieską twarz. I powiem ci, Gargamel, jedno. Zła karma wraca. Dokładnie tak. Dobra, to było zbyt oczywiste. Używasz clickbaitowych tytułów. Wszystkich zmanipulowałeś. Nie znasz się na drogowych przepisach. Nie znasz się na znakach drogowych. Kurwa, po prostu nawet nie wiesz, jak wygląda znak stopu. Nie odróżniasz pasów na przejściu dla pieszych od kurwa zakazu parkowania. Jesteś głupim chujem. Naprawdę podejrzewam, że nie widziałeś nigdy samochodu. Bo jakbyś widział samochód, to byś wiedział przynajmniej, jak się otwiera w nim drzwi. A tak to gówno, gówno. Po prostu jesteś naprawdę zerem. Zerem, a zero to jest taki na przykład zakaz wjazdu z czerwoną obwódką. Ale ty tego kurwa nie widziałeś. Ty tego nie widziałeś. A zakaz postoju wiesz, jak wygląda? A zakaz parkowania, no i co chuju? A na przykład widziałeś kiedyś parkomat? Tak? Myślałeś, że parkomat to jest maszyna do wydawania napojów. A to kurwa wrzuca się po prostu pieniądze i wydobywa się stamtąd bilet do parkowania. A taki, ty jakbyś taki bilet dostał, to byś sobie nim dupę podtarł. Chciałem powiedzieć. Dobra, okej. Okej. Szkolenie u papy Smerfa i u Smerfa Lalusia. I ja naprawdę mam mocną psychikę. Ale co mają inne Smerfy powiedzieć, do których się będziesz dopierdalał? Serio było tak, że Wardenga zaczął bronić siebie w taki sposób, że mam wyjebane na to, co robisz, ale nie chcę, żebyś atakował kogoś innego? Ty stara kurwo! Ty stara wpierdolona kurwo! Czemu nam to robisz? Czemu nam to robisz? Co my ci smerwy zrobiłyśmy? Dlaczego? Znaczy, ja wiem, że to jest parodia, ale to jest parodia oparta na faktach. Tak więc doszukuję się, bo nie oglądałem końcówki tej dramy, nie? Ja wiem, że przekoloryzowane po prostu, bo to jest, ale to na pewno jest pewnego rodzaju zapis całej tej dramy. O to mi chodzi, bo nie oglądałem końcówki. Dlatego się pytam was bardziej. I było parę odpowiedzi, że tak. Tak więc, Jesus Christ. Serio, to jest parodia? Kurwa, nie wiedziałem! Fucking. A może to jest ironia? Może sarkazm? Psychicznie i to wytrzymam. Mam. Patrz, zmylił mnie ten pierdolony biały kapelusz. Myślałem, że to nie jest parodia. Dobra, obejrzę całe, niech wam będzie, kurwa, macie, obejrzę całe do końca. Wrażenie, że sam się zaorałeś tym filmikiem. Próbowałem się z tobą skontaktować. Wielki pan nie raczył, kurwa, ze swojej chatki nic powiedzieć, kurwa, z krakierem siedzi, rucha tego, kurwa, kota. Czyli niby Wardęgę na to wychodzi, że chciał rozmawiać, ale Gargamel odpuścił. Aż mu wypadają trociny z odbytu i co? I gówno! I nie mogę się z tobą skontaktować przez jakiegoś menadżera, kurwa, ciocie, kurwa, naturę, czy ojca czasa muszę to robić. I ten smerf, ważniak, tak wami manipuluje, że... Dam ci mordę, klakier! Kurwa, bo cię znowu wyrucham! Że aż mi smutno się robi. Następnym razem zastanów się, czy warto ranić drugiego smerfa dla wyświetleń i subskrypcji. Pewnie, że warto, ty jebany smerfie! O nie! Ty manipulatorze pieprzony! Co po smerfie! Co po smerfie! Chodź zobaczyć, co potrafi! Starszy pan z rumianą dupą! Co po smerfie! Papo! Okej. Areks, na chuj! Co powiem? Jego zdanie, tyle powiem, ja pierdolę. To, że ignoruję twoje niewiadomości, nie znaczy, że ich nie widzę. Ignoruję je, bo jest znowu pytanie to samo, na które odpowiadałem już 7 razy na tym jebanym streamie. Ech. Pies prosi o link. Z dupy.